Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo. Witam na spotkaniu, podczas którego prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczy akty powołania pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego oraz prezesowi Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Karnej. Serdecznie witam pana Zbigniewa Ziobro, ministra sprawiedliwości. Panią Julię Przyłębską, prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Pana Aleksandra Stępkowskiego, wykonującego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wraz z prezesami Izb Sądu Najwyższego. Pana Marka Zirk-Sadowskiego, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pana Leszka Mazura, przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Pana Wiesława Johana, wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, przedstawiciela prezydenta w Krajowej Radzie Sądownictwa. Szczególnie serdecznie witam panią Małgorzatę Manowską, która za chwilę otrzyma z rąk pana prezydenta powołanie na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Oraz pana Michała Laskowskiego, który za chwilę otrzyma z rąk pana prezydenta powołanie na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Karnej. W uroczystości uczestniczy pani Halina Szymańska, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z ministrami kancelarii. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 183 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 25 maja 2020 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał z dniem 26 maja 2020 roku panią Małgorzatę Manowską na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na 6-letnią kadencję. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 15 paragraf 2 ustawy o Sądzie Najwyższym postanowieniem z dnia 25 maja 2020 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał z dniem 26 maja 2020 roku pana Michała Andrzeja Laskowskiego na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Karnej. Proszę uprzejmie pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowny panie ministrze, szanowna pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, szanowny panie prezesie Naczelnego Sądu Administracyjnego, szanowny panie przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, szanowna pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, szanowny panie prezesie Izby Karnej Sądu Najwyższego, szanowni państwo prezesi, wszyscy przybyli goście. To bardzo ważny moment. Bardzo ważny moment i muszę powiedzieć, że bardzo ważny moment nie tylko dla państwa, jako tych, którzy otrzymują te nominacje z takiego jak gdyby łączonego wyboru, bo z jednej strony jest to wskazanie zgromadzenia sędziów, a więc państwa koleżanek i kolegów w Sądzie Najwyższym, ale z drugiej strony jest to także i moja decyzja wynikająca z prerogatywy przynależnej głowie państwa, zgodnie z konstytucją. Jest to bardzo ważny moment również dla polskiego państwa, ponieważ Sąd Najwyższy odgrywa w Rzeczypospolitej Polskiej ogromnie ważną rolę jako jeden z najważniejszych elementów trzeciej władzy. Trzeciej władzy, którą są sądy i trybunały, wśród nich Sąd Najwyższy, obok Trybunału Konstytucyjnego, obok Naczelnego Sądu Administracyjnego, jako jeden z tych trzech najważniejszych podmiotów władzy sądowej, w którym sędziowie zajmują się najważniejszymi
państwowymi sprawami w danym obszarze właśnie wymiaru sprawiedliwości. Sąd, na który w związku z tym zwrócone jest wiele oczu w kraju, nie tylko oczu obywateli, których sprawy są rozstrzygane, ale także i oczu sędziów, prokuratorów, wszystkich tych, dla których Sąd Najwyższy i jego orzeczenia są autorytetem i mają znaczenie również dla realizowanego przez nich w sądach powszechnych czy wojewódzkich sądach administracyjnych orzecznictwa. Cieszę się z tego wyboru i z tego momentu, kiedy państwo obejmujecie swoje urzędy, nie tylko ze względu na to, że zapełnione zostają te bardzo ważne miejsca, jeżeli chodzi o zarządzanie tymi podmiotami, jakimi jest Sąd Najwyższy i Izba Karna w Sądzie Najwyższym, ale cieszę się, muszę powiedzieć, także i z samego wyboru. Cieszę się z tego, kto obejmuje te urzędy. Przede wszystkim dlatego, że jesteście państwo obydwoje, zarówno pani prezes, jak i pan prezes, sędziami, można powiedzieć, od samego początku swojej kariery prawniczej. To jest bardzo istotne. Nie staliście się państwo sędziami w ostatnim czasie, nie staliście się państwo sędziami w ciągu ostatnich lat. Jesteście państwo członkami stanu sędziowskiego od bardzo dawna. Przeszliście państwo przez wszystkie szczeble sądów powszechnych, poczynając od sądu rejonowego, pani sędzia w Warszawie, w Sądzie dla Warszawy Pragi, pan sędzia w Wielkopolsce. I to jest rzeczywiście takie spojrzenie na wymiar sprawiedliwości, na tą służbę, jaką realizuje sędzia w Rzeczypospolitej Polskiej od tego najniższego poziomu. Dla mnie to bardzo ważne, bo to jest wyjście od takich podstawowych, tych z jednej strony najprostszych, ale z drugiej strony czasem najważniejszych dla ludzi spraw obywatelskich. To jest to codzienne spotykanie się ze zwykłym człowiekiem i z jego problemami. I poprzez te sądy rejonowe, potem poprzez sąd wojewódzki czy okręgowy, aż do sądu apelacyjnego i później jako pewna forma, no można powiedzieć, ukoronowania kariery sędziowskiej Sąd Najwyższy. Pani sędzia w Sądzie Najwyższym od 2 lat, pan sędzia od lat już ponad 10, właściwie można byłoby mówić od 11. Z pewną taką nostalgią i sentymentem spojrzałem na tą datę, grudzień 2009 roku, nominacja do Sądu Najwyższego odbierana z rąk pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego. Być może nawet byłem wtedy na tej uroczystości. Dzisiaj ja mam ten zaszczyt i tą przyjemność, żeby panu prezesowi tą nominację na prezesa Izby Karnej, niezwykle ważnej izby w Sądzie Najwyższym, powiedziałbym, z punktu widzenia takiego zwykłego człowieka, obywatela w naszym kraju, ktoś powie może nawet izby najważniejszej, bo tej, która decyduje o tej wolności ludzkiej w najbardziej, no tym najbardziej, powiedzmy, drastycznym wymiarze, tak, pozbawienia wolności. Więc izby, która jest bardzo ważna i gdzie człowiek niesie na sobie bardzo szczególną odpowiedzialność. I rzeczywiście to, aby ta izba funkcjonowała, jest ogromnie ważne. Bardzo często wyroki wydawane przez tą izbę elektryzują opinię publiczną. Ma ona zatem na swoich barkach ogromną odpowiedzialność. Wierzę w to, że pan prezes również jako ten, któremu będzie przychodziło tą izbą zarządzać, kierować jej pracami, będzie to robił w sposób doskonały, biorąc pod uwagę również pańskie ogromne doświadczenie z jednej strony sędziowskie, o którym mówiłem, a z drugiej strony także i zarządzanie właśnie, znaczy doświadczenie w zarządzaniu jednostkami sądowymi, bo był pan prezesem Sądu Okręgowego w Poznaniu, a więc to doświadczenie wieloletnie jest. Tego doświadczenia nie brakuje też także i pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, bo to była praca z całym, można powiedzieć, polskim sądownictwem w Ministerstwie Sprawiedliwości, zarządzanie całym polskim sądownictwem, nie będące sprawą łatwą, czasem nawet bardzo trudną, a z drugiej strony również i lata spędzone w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, jako ten, który, ta osoba, która odpowiadała za przygotowanie kadr właśnie dla polskiego sądownictwa, dla polskiej prokuratury, jako ta, która w związku z tym odpowiadała również i za
przyszłość wymiaru sprawiedliwości w Polsce i mam nadzieję, że pani prezes również ten czas swojej pracy zawodowej, swojej służby dla Rzeczypospolitej będzie wspominała dobrze i będzie mogła go z pożytkiem przełożyć także na pracę w Sądzie Najwyższym. Dla mnie również ważne jest to, że mam nadzieję, że te nominacje wprowadzą pewne uspokojenie w Sądzie Najwyższym. Wiemy doskonale, jaka była ostatnio sytuacja. Było tam wiele niepokoju. Zapewne będzie bardzo wiele dyskusji. Ubolewam nad wszystkimi upolitycznionymi głosami z Sądu Najwyższego. Bardzo proszę państwa prezesów, abyście państwo starali się tonować nastroje wśród swoich koleżanek i kolegów. Ja wiem o tym, że wszystkim takim zmianom towarzyszą emocje. Ja rozumiem, że nie wszyscy się ze wszystkimi zmianami zgadzają, ale jesteśmy wolnymi ludźmi. Każdy z nas ma wolną wolę i ma prawo do swoich przekonań i możemy się ze sobą nie zgadzać. Niemniej jednak dobrze byłoby, gdybyśmy respektowali z jednej strony pewne obyczaje, z drugiej strony obiektywnie zwracali również uwagę na to, jak do tej pory było, a po trzecie, żebyśmy rzeczywiście respektowali polską konstytucję, a nie wypaczali jej postanowienia, bo zwłaszcza jeżeli dzieje się to z ust sędziów, po pierwsze w przestrzeni publicznej, zwłaszcza medialnej, uważam to za nadużycie, jeżeli chodzi o postawę sędziowską. Sędziowie nie powinni ujawniać swoich poglądów i przekonań publicznie. Takie jest moje zdanie, to jedna rzecz. A druga rzecz, nie służy to spokojowi ani w Sądzie Najwyższym, ani w wymiarze sprawiedliwości jako całości, w związku z czym prosiłbym państwa, żeby starać się tą sytuację uspokajać i w związku z tym czynić wszystko, aby Sąd Najwyższy mógł wrócić na tory swojego normalnego funkcjonowania i zajmować się tym, co przede wszystkim do niego należy, czyli sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości w Polsce na tym najwyższym poziomie. Nie mam wątpliwości żadnych, że państwo obydwoje temu zadaniu podołacie. Jeszcze raz z całego serca gratuluję, dziękuję, a państwa prezesów proszę o wsparcie państwa w tym ważnym zadaniu, które dzisiaj na siebie przyjmują bezpośrednio, a od wczoraj je mają. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezydencie. Szanowni państwo, na tym kończymy oficjalną część spotkania. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję państwu.